Kto właściwie był szefem Wołomina? Ludek i Maniek. Wołomina. Bo my z Wołominem nie mieliśmy nic wspólnego. Czy ja, czy tego. To w ogóle to jest mit po prostu. Jakiś ja, Wołomin, szef Wołomina i tak dalej. Tak samo jak w Białymstoku byłem szefem. Tylko, że całą grupę skazali za szefostwo, za grupę, a mnie uniewinnili z grupy. No to jak ja mogłem być szefem? No pani mi powie. Ludek i Maniek byli szefem Wołomina. Udziałowcą. Ludka to nie lubię, tylko ja bym, wie pani co, rękę za niego dał sobie w tej chwili. Nawet bez zastanowienia. Nawet nie wiem, czy jakby dwie to. No, to był taki człowiek, dusza, lepszy ode mnie jeszcze. Lepszy jeszcze ode mnie, to pani mówi. To był człowiek dusza. Jakby pani go znała, to był człowiek, który dał wszystkim zarobić. Nie był pazerny, był pogodny, wszystko. No jego wszyscy szanowali. No. To jego był wtedy ten spirytus, co niby wyparował? No, nie, to... tylko był jego i chlepaka, no. Chlepaka, no wyparował. Słońce i gra, po nocy dzień, świat twój mrok, rany ramię, szampan i kac, bo życie sen i nic się już nie odstaje. Daj mi dłoń, tak daleko po, gdzie dziś dom, gdzie ulica słoń. Początki polskiej mafii, a raczej polskiej przestępczości zorganizowanej, to przełom lat 80. i 90. Koniec komunizmu oraz przemiany ustrojowe z nim związane, słabość państwa i wszechobecna bieda spowodowały, że drobni przestępcy, włamywacze, złodzieje, handlarze walutą i podrobioną wódką, oszuści od gry w tak zwane trzy karty i sprzedawcy nielegalnego mięsa trafili na bardzo podatny grunt. Były inne czasy. Inne czasy były po prostu, że można było zarobić. Gdzie by nie poszedł, to by zarobił. Czy to miałem 13 lat, czy potem miałem 18 i złotem się handlowało, i dolarami się handlowało, jak już później były pieniądze. No, na węglu okradałem, oszukiwałem, no. Ale nigdy, tak jak mówię, nie okradłem nikogo. Umiem po prostu oszukać, no. Wkrótce nadejdzie dla nich szansa na wspięcie się na przestępcze szczyty. Chrztem bojowym przyszłych ludzi z miasta były boje o bramki warszawskich dyskotek. Renoma ostrych i charakternych pionierów polskiej gangsterki lotem błyskawicy szła w miasto, a ludzie z ciemnej strony mocy szybko przekonali się, kto jest teraz numerem jeden i kto obecnie rozdaje karty na mieście. Nieodzowną częścią legendy szalonych lat 90. byli trzej muszkieterowie tworzący legendarny Wołomin. Niewielkie, szare i nieciekawe miasteczko leżące na północno-wschodnich rubieżach Warszawy. Malarz, Klepak i Lutek, bo o nich mowa, stanowili trzon tego, co dziś potocznie nazywamy mafią wołomińską, i fakt, że urodzili się w czasach głębokiego komunizmu, spowodował, że stali się jednymi z głównych graczy na przestępczej mapie Polski. Januszka, pseudonim Malarz, zaczynał latając na tzw. klawisze. Tak w przestępczym żargonie nazywało się okradanie mieszkań. Był inteligentny i bardzo szanowany na mieście. Fortunę zbił na handlu spirytusem. Mieszkaniec Piastowa i Anina. Został zastrzelony 11 grudnia 1997 roku przed swoim domem w Międzylesiu. To on w tym tercecie wiódł prym i miał zdanie nadrzędne. Ludwik A., pseudonim Lutek, wybitny logistyk, przedsiębiorczy i inteligentny mieszkaniec Międzylesia. Lutek zginął 31 marca 1999 roku podczas strzelaniny w restauracji Gama
na warszawskiej Woli. Miał wówczas 52 lata. Lutek był postrzegany jako pracowity, inteligentny, zaradny mężczyzna, który potrafił na wszystkim zarobić solidne pieniądze, a tych dorobił się bardzo młodo. Ciekawą anegdotą jest fakt, że kiedy policja wkroczyła do jego willi, nakazał funkcjonariuszom zdjąć buty. Marian K., pseudonim Klepak, z zawodu tokarz, właściciel kantoru i lombardu, mieszczących się na warszawskiej Pradze Północ. Wielokrotnie sądzony za napady, kradzieże oraz włamania. W sierpniu 1994 roku ludzie Klepaka zastraszyli restauratorów z warszawskiej Starówki, domagając się haraczy za tak zwaną ochronę. Wybuchł głośny medialny skandal, bo właściciele staromiejskich lokali, aby wymusić na policji działania, ogłosili strajk. Chłodem powiało na staromiejskich uliczkach już pod koniec pierwszej dekady sierpnia. Ten nagły podmuch zatrzasnął wiele drzwi. Co tutaj się dzieje? Stan wojenny? Jesteśmy na służbie, nie możemy na ten temat rozmawiać. No niestety, tajemnica służbowa. Sklepy to zamykane, kawiarnie to zamykane. Panów dużo. Jaki strajk jest? Kafejek. Tutaj chyba było to same, co kiedyś u nas było. Z tymi Chińczykami na zachodzie tak samo było, że było zapłacić taki haracz. To jest mafia, na to jest mało rady. Tylko ostra policja. Po prostu zbliża się do nas zachód, a to co z zachodu spływa i to co dobre i to co złe. A niektórym się chce pracować, a niektórym nie. Po co on ma pracować? Po co ma w ogóle do pracy, jak on pójdzie do jednej restauracji i ma tyle, że przez parę miesięcy nie musi wcale pracować. Fortuny dorobił się na handlu spirytusem i papierosami. 14 grudnia 1998 roku wybuchła bomba pod jego Mercedesem zaparkowanym pod hipermarketem Jean przy ulicy Jubilerskiej na warszawskiej Pradze Południe. Marianowi Klepackiemu nic się nie stało, ponieważ ładunek eksplodował, gdy silnik uruchomił jego kierowca, który został ranny. Klepak był inteligentny, ostry i wybitnie silny fizycznie. Do legendy przeszła udana próba podniesienia przez niego dorosłego konia. Był wielokrotnie aresztowany. Podczas odsiadywania jednego z wyroków sławę zyskał, gdy służba więzienna zamknęła go z kilkoma strażnikami w samochodzie transportowym w celu wyperswadowania mu przynależności do subkultury więziennej pięściami. Klepak z boju wyszedł zwycięsko. W późniejszym już czasie Klepak popadł w konflikt z jednym ze swoich kapitanów, który miał pod swoją wodzą kilkunastoosobową grupę żołnierzy. 35-letni wówczas Karol S., pseudonim Karol, z zawodu był blacharzem. Pochodził spod warszawskiej miejscowości Wesoła. W świecie przestępczym słynął z bezwzględności, specjalizował się w porwaniach i napadach na tiry. Karolowi nie podobała się wysokość kwot, jakie zobligowany był do przekazywania Klepakowi i Ludkowi w ramach tzw. działki od zarobionych przez niego pieniędzy. Bosowie uznali żądania Karola za krnąbrność i dowód braku szacunku, co skończyło się publicznym spoliczkowaniem Karola przez Klepaka w obecności innych gangsterów. Dodatkowo Karol, chcąc się usamodzielnić, nawiązał kontakty z Rosjanami, co w gangu wołomińskim było źle widziane. Konflikt narastał. Dochodzi do bolesnego rozłamu w grupach powiązanych z Wołominem. Gang Karola S., Karola, staje w otwarte szranki z grupą swojego dotychczasowego szefa Klepackiego. W marcu 1999 roku w podwarszawskich Markach zostaje zastrzelony Andrzej S. Szpak, a przed klubem Fridays w Warszawie ginie Piotr W. Kajtek, inny ważny współpracownik Klepaka. Karol i jego ludzie bez litości kontynuują rozpoczętą wojnę. Stary Klepak i jego ludzie nie próżnują, starając się namierzyć telefony ludzi Karola i jego samego. Grupa uderzeniowa czeka na informacje i znak do rozpoczęcia ataku. Tymczasem wśród pruszkowskich, mokotowskich i innych grup panuje przekonanie, że przegrana Karola to tylko kwestia czasu. Nikt na niego i nielicznych mu oddanych nie stawia.
Każdy typuje Mańka, Klepaka i Ludka jako wygranych. Do niedawna w Warszawie działały dwie silne grupy przestępcze. Od kiedy ich szefowie siedzą w więzieniach albo zginęli w zamachach, do głosu zaczęli dochodzić młodzi bandyci. Zakładają nowe, mniejsze gangi i walczą o wpływy właśnie w ten sposób. Jedna się jeszcze ruszała, ale później jak drugim razem wszedłem, to już nie oddawał go znaku życia. Trzech miało dziury w głowach. Wydarzenie to opisuje Adrian K., były policjant, który uczestniczył w czynnościach policyjnych tego dnia po strzelaninie w Gamie. My jako załoga patrolowo-interwencyjna komisariatu policji na Żytni 36 przyjechaliśmy wtedy jako, można by powiedzieć, support. Mieliśmy inny rejon, bardziej okolice Żelaznej. Ale w momencie, jak radiooperator wrzucił info strzelanina w Gamie, po prostu jechali wszyscy, którzy byli w tej chwili wolni. Z naszej strony to zabezpieczenie wyglądało na tej zasadzie, aby nie dopuszczać osób postronnych do miejsca zdarzenia. Potem, jak to otaśmowali, to przyjechała chyba Zomoza z prewencji do zabezpieczenia terenu. A my pojechaliśmy w rejon. Moja obecność może była 30-minutowa. Oczywiście sporo gapiów, bo strzelanie ponoć było bardzo słychać. Na miejscu ja sam byłem może z kilka sekund. Przyjechaliśmy jako tam któraś załoga. Wiedzieliśmy, że tam już są tak naprawdę tylko i wyłącznie trupy. Wszedłem z czystej ciekawości, o ile można to tak w ogóle nazwać. A do tego czasu nie było ani techników, prokuratura i stołeczna przejęła śledztwo. Jak przyjechali, to my pilnowaliśmy już tak naprawdę tylko dostępu do miejsca zdarzenia przed cywilami. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, jakie tam były służby obecne na miejscu. Pierwsze, co rzuciło mi się... To były kawałki szyby przed. Drzwi były otwarte, w środku zamordowani chyba siedzieli stosunkowo blisko wejścia. Było sporo krwi, ale krew o dziwo miała taki jakiś jasny kolor. Była mocno spieniona. Ja nie wiem czemu. Ale to mi siedzi w głowie od zdarzenia. Pamiętam, że na miejscu były bordowe, czy tam czerwono-bordowe krzesła. My byliśmy pierwsi w szeregu, jeśli chodzi o prewencję, interwencję i nas dotyczyły raczej sprawy, można by to ująć, mniejszego kalibru. W środowisku przyjęto to za kolejne porachunki gangsterskie i szczerze, każdy po cichu kibicował ich walką, bo lepiej, żeby się sami powybijali. Szczerze. Serio. Na pewno inna była reakcja po zabójstwie Papały. Wtedy to przyjęto jako potwarz i policja robiła absolutnie wszystko, aby ująć sprawcę. Są sprawy czy też interwencje, że rzuca się wszystko i jedzie. W przypadku patrolówki wszyscy rzucali się jak wściekłe psy w momencie, jak ukradziono luksusowe auto i często przez przypadek z dzieckiem. Tak. Wtedy kradziono napękniętą oponę czy lekką stłoczkę. Złodzieje przeważnie porzucali szybko auto, bo wiedzieli, że już nie będzie żartów, ale to taka ciekawostka dla was tutaj. Cóż, jeśli chodzi o uzbrojenie, to dosyć indywidualne podejście każdego z policjantów. Ja miałem z 2 lata służby, byłem świeżakiem, tak naprawdę. Jeździłem ze starym sierżantem z 25-letnim stażem, byłem ubekiem. On zawsze miał podejście, że lepiej jechać wolniej na takie zdarzenie, gdzie gangusy mają kałachy, niż ryzykować życiem.
Ja pamiętam, mieliśmy wtedy pistolety P-64, jak sama nazwa mówi, broń z 64 roku. Broń piekielnie wadliwa, co które strzelanie się po prostu zacinała. Mówiono u nas w kuluarach, że warto to było nie rzucać niż strzelać. Niektórzy do kabury to woleli zabierać kanapki zamiast tego pistoletu. A to wynikało to ze starej ustawy o broni i amunicji, gdzie policjant przed użyciem broni musiał krzyczeć: stój, stój policja, potem stój, bo strzelam, potem oddaj strzał jeszcze ostrzegawczy i dopiero wtedy mogłem tej broni użyć. A gangusy się nie bawili w takie subtelności, jeśli o to chodzi. Większość leżała na brzuchu. Ja nie wiem, kto był kim i jakoś się tym szczególnie nie interesowałem. Potem gdzieś z relacji prasowych dowiedziałem się, kto to zginął, kto był podejrzany, ale te ksywy wcześniej to nie za wiele mi mówiły. Nie mój kaliber, mieli postrzeliny w głowach, ale nie było jakichś rozwalonych wnętrzności czy roztrzaskanych głów. Krwi sporo, ale jak pisałem, dziwnie jasna. Myślałem, że ciemniejszą ma człowiek, szczerze mówiąc. No i to chyba byłoby na tyle, no, jeśli o to chodzi. Pozostali członkowie: Piotr S., pseudonim Kurczak, Oldgiert W., pseudonim Łysy, jednocześnie były wspólnik Szymona Złomianek, Mariusz Eł., pseudonim Oskar, byli żołnierzami niższego szczebla i przypadkowymi ofiarami. Gama o tej porze dnia świeciła pustkami. Nikomu z nielicznego personelu nic się nie stało. Gangsterzy Wołomina nie byli uzbrojeni. W miejscu, gdzie siedzieli, pociski przebiły okno lokalu, kilkanaście kul pokiereszowało dwa samochody stojące na parkingu. Pękły też restauracyjne kaloryfery, a wyciekająca z nich woda zmieszała się z krwią leżących bezwładnie mafiozów. Schedę po ojcu Marianie w strukturach gangu przejął dość szybko jego syn Jacek Klepacki, zwany Młodym Klepakiem. Pierwszego poznałem Jacka Klepaka, latając już z masą przy okazji pewnego interesu. Było do zarobienia około 5 do 10 tysięcy dolarów. Jak to młodzi pruszkowscy żołnierze czujący się nieśmiertelnymi w ramach zasady, że żaden Wołomin nie będzie pluł nam w twarz. Chcieliśmy sami ogarnąć temat, pomijając młodego Klepaka. Coś tam o nim słyszeliśmy, aczkolwiek uważaliśmy, że ślizga się na plecach ojca. Stara się być kimś na siłę. Coś w stylu zawód syn. Jednakże sprawy w trakcie realizacji zaczęły się komplikować, a my postanowiliśmy poradzić się masy, który zawsze powtarzał, że nawet jak nie mamy racji, to mamy rację i cała kasa nam, pruszkowskim, się należy. Jednak w tym przypadku nie tyle nakazał, ile poradził nam, aby nie wchodzić w konflikt, bo takie załatwienie sprawy będzie nam się opłacało znacznie bardziej niż konflikt i niewypłacenie hajsu młodemu Klepackiemu. I miał rację, bo później jeszcze kilka razy zarobiliśmy nawet dobre wspólne pieniądze. Dopiero podczas organizowanej przeze mnie firmowej imprezy, pruszkowskiej imprezy, opłatka czy jajeczka w moim biurze pod skrzydłami na Ochocie, zdałem sobie sprawę, że masa dbał o znajomość z Ludkiem i Klepakiem. Zaprosił ich i ja wtedy miałem okazję ich poznać. Byli to ludzie pokroju Pershinga, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie dający ani trochę odczuć, że jestem tylko zwykłym żołnierzem. Mało tego, na spotkanie przyjechali sami, tylko we dwóch, bez żadnej świty ochrony, siedząc później w pierdlu z kilkoma wołominiakami, zrozumiałem, że legenda starego Klepaka po części spłynęła na młodego. Jednak
nie tylko z racji więzu krwi, ale także dlatego, że młody też był po prostu charakternym chłopakiem. Karol i jego ludzie, słusznie obawiając się, że Jacek będzie chciał pomścić śmierć ojca, rozpoczęli na niego swoiste polowanie. Pod koniec 1999 roku w podwarszawskiej Zielonce nieznani sprawcy ostrzelali samochód, którym jechał. Klepakowi nic się nie stało, ale zapewne miał świadomość, że to nie koniec pogoni. Znajdujemy się obecnie na ulicy 3 Maja 17 w Mikołajkach, dzień 17 sierpnia 2002 roku miało miejsce morderstwo na moim znajomym wołomińskim, Jacku Klepaku. Także obecnie stoi tutaj, można powiedzieć, pensjonat. Od 3 miesięcy był poszukiwany listem gończym w sprawie rozbojów z bronią w ręku. Podczas urlopu w Mikołajkach posługiwał się podrobionym dowodem osobistym na nazwisko Robert Piuro. Gdyby policji udało się go wtedy namierzyć, ocaliłoby mu to życie, jednak zabójcy byli pierwsi. W pubie grała muzyka, rozpoczynał się tam właśnie koncert zespołu, a sam Klepak doskonale się bawił, kiedy nagle do jego stolika podeszło 3 mężczyzn ubranych w sportowe stroje. Bez słowa wyciągnęli broń i oddali 11 strzałów w jego stronę. Goście lokalu w popłochu rzucili się do ucieczki. Po chwili ulotnili się stamtąd także mordercy. W wyniku tych porachunków zginął będący akurat na służbie i patrolujący ulicę Plac Wolności w Mikołajkach policjant Marek Cekała. W służbie był od 1992 roku. No, jak najbardziej możesz mnie zaliczać do swoich kolegów. No właśnie, no to ty jako kolega, to przede wszystkim będę zapytać, czy komuś to pomaga, czy komuś to pasuje, wiesz, tak samo... Ale właśnie ja próbuję dotrzeć. Ale słuchaj, tak samo jesteś, on mnie tam wspominał w tych swoich, nie wiem, jakichś tam nagraniach czy wypocinach, rozumiem, to ja się od Klawisza dowiaduję o tym, rozumiesz, ja przez te właśnie pisania, rozumiesz, to mam korupcję, no to jest... Ja napiszę, to będzie to obiektywne, bo jeżeli ktoś inny napisze, to wyciągnie jakieś pierdół i to nie będzie rzetelna relacja. Bardzo wiele dziennikarzy śledczych i kryminalnych, którzy opisują te wydarzenia i na to nie ma wpływu. No mają prawo pisać. No. Na mnie jako kolegę możesz liczyć, że ten przekaz będzie jak najbardziej prawdziwy i rzetelny. Ale ja cię proszę, nie pisz nic, bo właśnie coś zapowiedź, jakąś tam na rocznicę i coś, no zobaczymy to na internecie, no i już mam się znaleźć, nie ja mam się Ja nie chcę absolutnie tego życia burzyć, absolutnie. No nie, właśnie burzysz to, wspominając o jakichś kryminalnych historiach, to burzysz, no. Może ktoś jej wypaczył to, co chce zrobić i... Nie, widziałam to, na internecie, to dobrze jest zapowiedzi. Ale to jest zwykła zapowiedź i na podstawie tej zapowiedzi ona nie może wysnuć żadnych złych wniosków, wiesz co? Mam nadzieję, że w końcu cię o to proszę.
No, przyjąłem nawet... Napisz, że rodzina sobie nie życzy, nie będzie tego artykułu i wszystko. Czyli mogę prosić o oświadczenie rodziny w tej kwestii? Słuchaj, no zmieniłem się, jestem normalnym chłopakiem, aczkolwiek szanuję wszystko, co było przeszłością moją i innych, także szanuję i wspominam pamięć tych, co polegli. Absolutnie nie jestem daleki, żeby komukolwiek zaszkodzić. Wiesz dobrze o tym. Znasz mnie na tyle. W tamtych latach i jaka była twoja pozycja w środowisku? Byłem zwykłym złodziejem na TNF. Nie byłem niczym znaczącym, ale zarobiłem tam swoje na samochód. Inne źle pochomu zamknąć, aby ja zemśmy w do wartu basera od 1000 do 3000 dolców. Początkowo lataliśmy dla samych siebie, ale w drugiej połowie lat 90. Zmieniły się zasady funkcjonowania na mieście i każdy musiał przynależeć do jakiejś struktury, grupy. W przeciwnym razie wymyślano choroby, nakładano jakieś kary finansowe. A w najgorszym przypadku można było zostać połamanym za możliwość powoływania się na wołomin. Płaciliśmy młodemu wyrówną działkę z dochodów. Na przykład we trzech, kradnąc auto za 2000 dolarów, braliśmy chlebaka do działy, więc wychodziło po 500 dla każdego. W ramach działki mogliśmy się powoływać w razie kłopotów z innymi grupami bądź gangsterami na chlebaka. Co wiadomo tobie o tym, co działo się w Wołominie? Jak możesz określić działania? Z perspektywy widzenia młodego, zwykłego złodzieja samochodów działo się źle. Otoczenie młodego i starego krepaka to brak zasad, pchnięcie intryg, wymyślanie chorób złodziejom, porywanie znajomych dla okupu. Tam gdzie były pieniądze, koleżeństwo i przyjaźń schodziły na dalszy plan. Dla mnie to było zwykłe kulestwo i między innymi dlatego odbiłem się od tego towarzystwa. Jakie relacje łączyły cię z Marianem Klepackim, Mańkiem Klepakiem? W sumie żadne. Ja byłem pod skrzydłem raczej jego syna, który zdobył pozycję na mieście tylko dlatego, że miał ostrego ojca. Dużo łatwiej mu było wpłynąć, zarobić, bo każdy bał się starego, a nikt nie była legenda tylko Wołomina, ale i Warszawy. Znałem go bardziej z widzenia i opowieści krążących wśród chłopaków. Co możesz powiedzieć o Klepaku? Jakim był człowiekiem? Bądź co o nim słyszałeś? Stary trzymał się zasad. Dla nas był gangsterem starej daty. Ciężko pracował na swoją pozycję. Młody to dostał wszystko na tacy od ojca. Chciał być tak jak on, aczkolwiek brakowało mu tej charyzmy. No, myślał, że wszystko mu wolno. No i tak było. Finalnie za zabójstwo Jacka Klepaka sąd skazał na 25 lat więzienia Artura S., nieuczestniczącego w wojnie gangów,
ale jak twierdzili policjanci, którzy rozpracowywali gang Karola, przewijał się on w materiałach operacyjnych. Dodatkowo był skoligacony z Karolem, gdyż jego stryjeczna siostra to żona Karola S. Artur S. został natomiast uniewinniony od zarzutu zabójstwa sierżanta Marka Cekały, gdyż broni, z której zginął, nie odnaleziono do dziś dnia. Thank you.